Wiesz, są copywriterzy, którzy po prostu mają wywalone w zlecenie i na przykład zlecasz im coś, a oni cię ghostują niczym na portalach randkowych. Czy w pracy w agencji jest hajs? No, jest hajs. Tak ładnie poprosisz, to jest hajs. No bo w agencji zawsze będzie hajs. Póki cię nie zwolnią, to będziesz miał te wypłaty co miesiąc, nie? A jednak na freelancingu to nie zawsze jest tak kolorowo. Czego mam się tam spodziewać? Szczerze, zapierdolu. Praca w kontencie to jest jeden wielki zapierdol. Pamiętam, że gdy szukałam copywriterów do zatrudnienia, to bardzo mnie dziwiły niskie stawki i dobre teksty. Boże, chciałabym napisać do takiej osoby, proszę cię, podnieś stawkę, bo to jest aż wstyd, nie? Jednak szukałam osób, które są ekspertami po prostu w swojej dziedzinie i nie piszą byle czego, nie? Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Niedawno była u mnie Kasia Chmielewska-Walas, która opowiedziała mi o tym, jak wygląda praca w agencji z perspektywy content managera. Dzisiaj dowiemy się, jak wygląda praca w agencji z perspektywy twórcy treści. Z nami Wiktoria Kolinko, specjalistka do spraw kontentu, która pracowała m.in. dla Zgreda w Semgence i wystąpiła na Barcampie SEO Poland. Siema, Wiktoria. Cześć wszystkim. Wszyscy, którzy słuchacie lub oglądacie. Witam Was w The Best Podcast, chociaż to Ty powinieneś powiedzieć witam, bo jesteś gospodarzem, nie? Jest oto odwieczna batalia o słowo witam. Nie można mówić witam. A nie, tak, ja mogę powiedzieć witam, ale ja mówię w intro, więc to mamy odhaczone i ja Ciebie witam tutaj. I pierwsze pytanie, co ostatnio napisałaś za kasę? Ja mogę przeformułować to pytanie i zapytać, co ostatnio napisałam dla pieniędzy. Ostatnio napisałam CV dla pieniędzy. Po prostu to chciałam powiedzieć. To się liczy. To się jak najbardziej liczy. Jak napisać dobre CV? To jest dobre pytanie. Dotychczas wydawało mi się, że znam odpowiedź. Już trochę tych CV w swoim życiu przerobiłam. Gdy właśnie copywriterzy się do nas zgłaszali, to przysyłali też swoje CV. One były różne. Jednak zawsze myślałam, że liczy się po prostu skill. Nieważne jakie masz CV, to zawsze jednak skill wyjdzie i to skill się najbardziej liczy. A potem, gdy dałam moje CV komuś do oceny, to ktoś się mnie zapytał, a dlaczego twoje CV jest takie sztampowe, w ogóle się nie wyróżnisz przecież. Ja mówię, no bo przecież skill się liczy, a jednak nie tylko. To ciekawe, w sumie Helpful Content Update chyba nie dotknął CV, ale z drugiej strony ta odpowiedź na intencje wyszukiwania może powinna być na górze. Na samym początku, tak? Pewnie, no już teraz jest. Teraz jest w tej nowszej wersji mojego CV. Dałam tam taki fajny cytat z Asterixa i Obelixa. Jaki? Jak to szło? Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, ja tam napisałam, że to byłyby wyzwania, bo wyzwania są moim motorem napędowym czy coś takiego. No to wiesz, trochę śmiechu, ale to prawda w sumie. Ciekawe. Zobaczymy, jak zadziała, bo osobiście w portfolio na samej górze mam scenę z Poranka Kojota. Jeszcze nie dostałem za to jakieś krytyki, że ej, co ty tutaj jakieś filmy pokazujesz. I ja to sobie tak wykoncypowałem, że jak ktoś jest fanem Poranka Kojota, to ja automatycznie mam plusa. A jak ktoś nie jest fanem Poranka Kojota, to ja nie chcę z nim pracować. Więc to jest takie, wiesz, dodatkowe sito. Mam podobne myślenie, ale to musimy też jeszcze odróżnić portfolio od CV, bo ja mówiłam o CV, a w sumie portfolio to faktycznie tam, to jest takie miejsce, gdzie można się bardziej wykazać. Na przykład raz dostałam w agencji CV od dziewczyny, która całe swoje portfolio zbudowała na beczce po prostu. Ja się tak uśmiałam i od razu chciałam z nią współpracować. No właśnie, wiesz, to też jest kwestia skilli, że trzeba je sprawdzić, potestować, ale portfolio było naprawdę niezłe i śmieszkowe. I kupiła mnie tym totalnie. Jak paczkę żelków. No dobra, mamy tu CV, mamy skille, mamy robotę, mamy wyzwania. No to pytanie brzmi, dlaczego, skąd decyzja o tym, żeby tych wyzwań szukać w kontencie?
Wydaje mi się, że dotychczas myślałam, że pomysł na copywriting narodził się podczas studiów, bo wtedy pisałam różne artykuły do gazety studenckiej. Głównie pisałam o muzyce, ale bardzo mi się podobała ta swobodna forma wypowiedzi. Ale potem się okazało, gdy tak sięgnęłam pamięcią, okazało się, że pomysł na copywriting miałam już w podstawówce, a dokładniej to na bycie gramarnacji. I to zaczęło się na forum klasowym na naszej klasie, wiesz, byłam tam kontentowym gestapowcem i po prostu każdego poprawiałam i zwracałam im uwagę, że piszą źle, mimo że sama nie pisałam jeszcze aż tak dobrze, jak na, nie wiem, 10 lat. Ten kontent gdzieś tam zawsze był ze mną. Potem poszłam na studia polonistyczne i uznałam, że chciałabym się obracać wśród treści. I po 3 latach w zawodzie okazało się, że w sumie nie jest to droga usłana różami faktycznie, tak jak sobie wyobrażałam. Ale mówisz teraz o zawodzie copywriterki, content writerki, czy po polonistyce coś było? No właśnie, tutaj by siebie doprecyzować, bo czasami będę mówić o copywritingu faktycznie, a czasami o kontencie, bo moja rola w SEMGENSie była dosyć zróżnicowana, to znaczy ja przyszłam do SEMGENS jako copywriterka faktycznie i pisałam tam dużo, dużo, naprawdę dużo. A potem moje obowiązki myślę, że zahaczają bardziej o bycie kontentowcem, nie? To znaczy właśnie nadzorowanie pracy copywriterów, audyt treści, optymalizacji i tak dalej. Wiesz co, przez pierwsze 2 lata w branży żyłem złudzeniem, że jestem copywriterem, a później się okazało, że jestem content writerem. I te różnice wyjaśnił mi mój kolega z Ekwadoru, że copywriter to jest ktoś, kto pisze bardziej na efekt sprzedażowo, a content writer to jest ktoś, kto pisze bardziej edukacyjnie, niekoniecznie od razu z nastawieniem na sprzedaż, czyli bardziej artykuły to jest content writing, a już na przykład maile sprzedażowe to będzie copywriting, nie? W sumie no, ja nie słyszałam o takiej różnicy. A widzisz, patrz, po 3 latach się dowiedziałaś, nie? Tak, no pewnie, człowiek całe życie się uczy, nie? Nie jestem purystą tutaj i nie będę się obrażał, jeśli ktoś, wiesz, jeżeli pisze artykuły, ktoś powie, że jestem copywriterem, albo ktoś pisze maile i powie, że jest content writerem czy coś. Myślę, że content writing to jest element copywritingu, więc tutaj nie powinno być takiego, w ogóle nie powinno być jadu w tej branży aż tyle, że ktoś, nie wiem, jak mówiłaś, to jest w sumie ciekawy wątek, mówiłaś, że byłaś gramarnazi na naszej klasie. Ja mam tyle lat, że pamiętam naszą klasę. Pytanie brzmi o to, czy ci przeszło w tej kwestii. Bo w sumie pracować ze zgredem i pilnować przecinków to chyba oksymoron, może trudne zadanie. W sumie mówiłaś, że lubisz wyzwania. Tak, wiesz co, powiem ci, że ja stałam się absolutnie indyferentna językowo po pracy w kontencie. To znaczy ja naprawdę musiałam zacząć popełniać błędy na czacie firmowym, no nie w kontakcie z klientem, żeby po prostu mój mózg trochę odsapnął. Przeszło mi, no. Moja miłość do poprawiania innych absolutnie mi przeszła. Chociaż dalej lubię to robić, to nie zwracam już tak na to uwagi jak kiedyś na pewno. Wiesz co, jest coś takiego, ta różnica pomiędzy tym, żeby mieć rację, a być lubianym. Nie? Też prawda. No i na studiach nawet cię tego uczą, wiesz, na polonistyce, żeby nie zawsze zwracać uwagę na przykład w rozmowie, gdy ktoś popełni błąd, bo to jest po prostu nieeleganckie. Ale pamiętam moją rozmowę na którymś semkarka rozmawiałam z jakąś dziewczyną, która pracowała w branży o wiele dłużej niż ja i ja wtedy jeszcze byłam świeżakiem totalnym w branży i oczywiście upierałam się, że wszystko musi być poprawne i to też było jednym z moich kryteriów podczas doboru copywriterów. Potem się okazało, że to nie jest wcale aż tak ważne kryterium i ta dziewczyna powiedziała mi, że po prostu się zakatuję, jeśli tak będę cały czas na 100% wszystko poprawiać. I ja mówię, że nie, bo ja jestem po polonistyce i ja muszę stać na straży języka polskiego. Ale chyba rok tylko minął i wróciłam do tej rozmowy w mojej głowie i stwierdziłam, że no jednak starsi to wiedzą, co mówią, nie? To prawda.
Starsi wiedzą. Wiesz co, wymyśliłem coś takiego, bo a propos starszych, mama mojej żony mówi wziąć i włączać. Więc ja to odwróciłem. To jest odwrócone poprawianie. Kiedy zaczynasz mówić hiper niepoprawnie do kogoś, kto mówi niepoprawnie. I ja to mówię, że... Słuchaj, ja też to trzeba, stosuję. Tak, po zakupy trzeba iść, wziąć, zabrać siatkę, nawkładać do tej siatki i wiesz, kompletnie rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, nie? I on tak, wiesz, patrzy na mnie, tak, wziąć. Lody kruszają. No. Tak i wiesz, to wywala bezpieczniki w mózgu, nie? Także, tak, słyszę. No. Ciekawy temat, ale będziemy przeskakiwać do Sendżensa, do agencji, do rekrutacji, dlatego że mówisz, że teraz szukasz. Kiedyś szukałaś i dostałaś tę pracę w agencji. I tu moje pytanie, które pewnie ciekawi sporo osób słuchających nas i oglądających, jak taką pracę dostać? Co twoim zdaniem zadecydowało, że to ty tę robotę dostałaś, a nie 136 innych osób, które się zgłosiły? Skąd wiesz, że to było 136 osób? Nie wiem, strzelam, ale ostatnio z Gred, jak szukał, to mówił, że chyba było 136, okay. Także połączyłem kropki. Nie, no pewnie było więcej. To zależy, czy mówimy o copywriterach, freelancerach, czy tych osobach, które chcą mieć właśnie zapewnione to bezpieczeństwo i dochody co miesiąc. Bo jeśli są w tej drugiej grupie, tej bezpiecznej, to no to powodzenia, bo po prostu muszą trafić na dobrego rekrutera, który ich zauważy i zauważy ich CV i ich zrekrutuje, tak? Inaczej jest z freelancerami, których mieliśmy o wiele więcej w Sendżensie, którzy zgłaszali się do naszej bazy, to znaczy ja na początku pracy w Sendżensie stworzyłam taką bazę, do której, którą promował potem Zgret w różnych social mediach i tam co jakiś czas zgłaszały się różne osoby. Ale nawet jeśli nie szukaliśmy kontentowca do firmy na pełen etat, to ci ludzie i tak przesyłali nam swoje CV i prosili o pracę na etat. Więc pierwsza złota zasada to jest czytanie ze zrozumieniem. Pamiętam, że zarówno ja, jak i Zgret się bardzo denerwowaliśmy, gdy dostawaliśmy zgłoszenia, których nie potrzebowaliśmy, to znaczy szukaliśmy copywritera powiedzmy do branży medycznej, a dostawaliśmy zgłoszenie od kogoś zupełnie z innej działki. Więc zawsze się zastanawiałam, co stoi za takimi zgłoszeniami, to znaczy czy to jest taka myśl, że zgłoszę się, może kiedyś im się przyda, czy coś innego. I o ile rozumiem w pełni zapis do bazy copywriterów, bo tam faktycznie wracaliśmy co jakiś czas, gdy szukaliśmy osób z różnych branż, to tak nie rozumiem właśnie takich zgłoszeń pod ogłoszeniem typowo pod jakąś branżę. A jak ja zdobyłam pracę w Sendżensie? Wiesz co, no właśnie, ja szukałam tego bezpieczeństwa, wysłałam CV. W ogóle z tym CV to też jest taka ciekawa sprawa, dlatego że nie wszystko da się tam zmieścić, a w sumie jest dużo rzeczy, które chciałbyś jednak pokazać. Nie? Pamiętam, że ja miałam taką rozkminę, gdy szukałam pracy po studiach, czy ja mam zamieszczać całe swoje doświadczenie zawodowe, czy nie. A usłyszałam wtedy taką poradę, że jak na taki wiek, to nie powinnam zapełniać dwóch kartek CV i zdecydowałam się faktycznie na jedną. I to był chyba plus, w sensie skondensowałam bardzo moje doświadczenie i pamiętam, że pytałam z Greda o tę rekrutację i do dzisiaj nie wiem, jakie były kryteria. Pamiętam tylko, że szukał polonistki, to na pewno. I pamiętam też, że gdy miałam zadanie rekrutacyjne, to tego dnia akurat miałam straszną migrenę. Po prostu miałam chyba ostatni dzień na odesłanie tego taska i złapała mnie taka migrena, która mnie trzymała po prostu cały dzień. Ale napisałam te dwa teksty i potem się zapytałam z Greda, dlaczego mnie wybrałeś? W sensie te teksty były takie słabe, ja w ogóle nie byłam z nich zadowolona, bo pisałam je w takiej migrenie, w takich bólach, w takich cierpieniach, a jednak się udało. A on powiedział mi tylko, że zrobiłam dobre linkowanie w tekście, o które on chyba nie prosił w zadaniu, a ja tam wrzuciłam jakieś linkowanie, więc to też jest ciekawe, bo jak tak sobie myślę o rekrutacjach, i sposób, o sposobie na wyróżnienie się, to na pewno
jednym sposobem jest oczywiście zrobienie coś ponadto, ale z drugiej strony ostatnio spróbowałam podważyć jedno zadanie i myślę, że udało mi się zaciekawić rekrutera, więc są różne sposoby na wyróżnienie się, to chciałam powiedzieć. Podważyć zadanie? Co się pod tym kryje? Znaczy, że ty dostałaś zadanie rekrutacyjne i powiedziałaś na przykład, że to jest bez sensu, czy coś takiego? Nie no, aż taką princesą nie jestem. Wiesz co, dostałam taką listę słów kluczowych, które były tak zróżnicowane, i zadanie polegało na poprawie tekstu po prostu. I powiedziałam, że nie da się tego tak zrobić. To znaczy, no jasne, mogę to zrobić tak jak chcecie, ale to nie będzie dobre i to nie jest sposób, w jaki ja chciałabym pracować. Więc to w sumie też jest dobry sposób na to, żebym ja sprawdziła, jakie oni mają do tego podejście, nie? Dostałam po prostu dużo takich słów kluczowych, niby związanych z tematem, ale jednak no ja uważałam, że to są słowa kluczowe na zupełnie inne artykuły. I po prostu stwierdziłam, że napiszę tekst od nowa, zamiast go poprawiać. Ciekawe, czy to była podpucha, czy... Też o tym właśnie myślałam, o tym, czy to jest podpucha, nie? Bo kurczę, taka agencja, dziwne, żeby zrobiła taki task, ale nie wiem. Nie wiem, czy to była podpucha, czy nie. Znaczy, rekruterzy byli zdziwieni chyba moim zarzutem, więc chyba to nie była podpucha. Jak z Asterixa, tak nie wolno pobite gary, nie? To w sumie ciekawe, ale do Alina Windyga mówiła, żeby ułatwić, żeby dawać słowa kluczowe w CV, żeby ułatwić ATS-om, automated, coś tam, tym AI-om do czytania CV, przepuszczanie, bo może się okazać, że twoje CV będzie świetne, ale nie przejdzie przez ATS-y i nie pójdziesz dalej. No i też trzeba mieć cały czas na uwadze, że rekrutacja działa w dwie strony, nie? Że na przykład taki myk słyszałem, czytałem na LinkedInie, że gościu pisał o tym, że on jak szuka roboty, to nie tak, że wiesz, przykładowo przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną i się go pytają, dlaczego pan chce pracować dla nas? On mówi, nie. Ja mam 5 ofert na stole i ja chcę usłyszeć, dlaczego ja mam pracować dla was. Od was chcę to usłyszeć, nie? I rekruterom podobno też wywala bezpieczniki wtedy. I też jest, wiesz, pobite gary. Więc no tak, nie, i teraz wiesz, postaw się na miejscu tego rekrutera. Co byś pomyślał o takiej osobie w sumie? Co ja bym pomyślał? O kimś, kto mnie przepytuje na rozmowie kwalifikacyjnej? Nie, gdybyś ty był rekruterem i byś usłyszał taki zwrot. A, czyli dlaczego ma pracować dla nas, tak? Myślę, że poszedłbym raczej w stronę, Jezus Maria, jakie to jest fikołek intelektualny w ogóle, bo ja nigdy nie podejrzewałbym się, ale nie, no, czeka mnie rekrutacja prędzej czy później, jeśli będę musiał znaleźć kogoś do pomocy. Nadal oglądasz, więc coś w tym odcinku cię zaciekawiło. Co to takiego? Podziel się w komentarzu, to postaram się zgromadzić tego tutaj więcej. Jednocześnie przypominam o bezpłatnych materiałach, m.in. kursie o tym, jak zarabiać więcej hajsu z copywritingu. Link będzie w opisie. Dołącz do 160 osób, które już go pobrały i zarabiały więcej. A tymczasem oglądaj dalej. Miłego seansu. Siema. Czemu ja? Przy mnie się rozwiniesz. Czemu ja chcę, żebyś ty pracowała dla mnie? Ja bazuję na przykład na intuicji i jeżeli czuję intuicyjnie, czuję ten taki gut feeling, że ty jesteś dobrą osobą do zatrudnienia, to ja ciebie chcę, bo czuję, że razem zrobimy fajną robotę, że ty zarobisz kasę, nauczysz się, rozwiniesz, a ja dzięki tobie też zarobię kasę, też się czegoś nauczę i też się rozwinę. I też zależy mi na tym na przykład, nie żeby to działało w jedną stronę, żeby ten transfer wiedzy szedł z góry na dół, ale też już kiedy szukam osoby do zatrudnienia, to chciałbym też się czegoś od niej nauczyć. Nie? Alex Hormozzi często mówi o tym, że jak on szuka kogoś, to zatrudnia tę osobę na podstawie, pyta o metryki sukcesu. W jaki sposób będziesz mierzyć to, czy to, co robisz, ma sens, czy nie ma sens, czy daje efekt, czy nie. I jeśli ktoś mówi, jak ja będę pracował, to będzie większy przychód. No i wiesz, i to jest tyle. Albo jak ci przyjdzie copywriter do agencji, czy freelancer, czy na etat, to ci powie, moje treści będą wysokiej jakości i na czas.
Że w sumie na czas to jest jakiś wyróżnik marki. No tak, właśnie ale... chciałam to powiedzieć. Ale treści wysokiej jakości, nie? To jest takie słowo, które znienawidziłam absolutnie w tej branży. Dokładnie, bo co to ta wysoka jakość jest. A teraz wyobraź sobie, że ktoś do ciebie przychodzi i mówi tak, że jego treści będą miały dobrze podlinkowane wewnętrznie, że będą idealnie wpisywać się w intencje wyszukiwania, że przy dobrych, sprzyjających wiatrach, jeżeli siła domeny na to pozwoli i autorytet, będą wysoko w wynikach wyszukiwania, co z kolei przełoży się na ruch organiczny, a ruch organiczny z kolei przełoży się na lidy, na zapytania, na nie wiem, świadomość marki, cokolwiek. I ja spodziewam się na przykład dla słowa kluczowego z wolumenem wyszukiwań 1000 w skali miesiąca, jeżeli wskoczymy na trzecią pozycję, to przy CTR-ze średnim dla trzeciej pozycji 12% powinniśmy zebrać 120 wizyt, na przykład. Mhm. No i teraz zestaw to na przykład z tekstami wysokiej jakości, nie? No tak, tak. No i to też jest, no konkrety to jest też coś, co odróżnia dobrych od złych, znaczy złych. Nie wiem, czy są źli copywriterzy, ale od tych słabszych powiedzmy. Są źli, to mogę powiedzieć, są źli i są niedouczeni. No okej, też właśnie tak pomyślałam, bo zależy jaki kontekst dorobimy do bycia złym, nie? Wiesz, są copywriterzy, którzy po prostu mają wywalone w zlecenie i na przykład zlecasz im coś, a oni cię gustują niczym na portalach randkowych. To jest takie smutne. Nie, naprawdę. Poczekaj, czy to są ci sami copywriterzy, którzy później wchodzą na Facebooka i jęczą, że ktoś płaci 10 zł, albo że AI zabrało pracę, albo że klienci nie chcą płacić więcej? Wiesz co, ja zazwyczaj tak wyobrażałam sobie, że to są właśnie ci copywriterzy, ale teraz nie jestem tego taka pewna. Są takie różne przypadki, takie różne case'y, takie różne wymówki już słyszałam, że ja nie wiem, czy ktoś po prostu, czy nie wiem, co stoi za tymi ludźmi czasami, ale fakt, pamiętam, że gdy szukałam copywriterów do zatrudnienia, to bardzo mnie dziwiły niskie stawki i dobre teksty. To jest bardzo zastanawiające, nie? No bo widzisz portfolio kogoś, kto ma po prostu je tak doszlifowane i widzisz stawkę 15 zł za 1000 znaków. I sobie myślisz, co jest nie tak. Mam dwie teorie na to. No. Albo, bo też brałem kiedyś 15 zł za 1000 znaków, po czym zamawialiśmy treści w agencji i ja dostałem te treści do poprawy. Wszedłem sobie na stronę agencji na cennik i zobaczyłem, że biorą 3 razy więcej hajsu ode mnie. I coś mi tu nie stykało. Mhm. No bo no, umówmy się, jeśli płacisz za coś więcej, to oczekujesz wyższej jakości. To i tu mi się przełączniki poprzełączały, powskakiwały na swoje miejsca i się podniosłem. Więc pierwsza opcja jest taka, że ktoś po prostu jeszcze nie zna swojej wartości. Jeszcze. Bo jeżeli ktoś pisze dobre teksty, to z definicji jest bystry. A jeśli jest bystry, to prędzej czy później skuma, że należy mu się więcej hajsu. Natomiast druga opcja jest taka, że ktoś wyszlifował sobie teksty do portfolio, żeby sprawiać dobre wrażenie, po czym po otrzymaniu zlecenia odstawia chujnie. To mhm. takie dwie teorie. Raczej... nie wiem, nie przychodzi mi do głowy trzecia furtka tutaj, jeśli masz jakiś pomysł albo ktoś ze słuchających, oglądających wpadnie na pomysł, dlaczego ktoś, mało tego, jak był u mnie z Gret, to wyobraź sobie, że mówił o ludziach, którzy biorą 2,50 za 1000 znaków i piszą dobrze. Ale ja nie wiem, a pamiętasz kontekst? Bo mi się wydaje, że on tak śmieszkuje czasem, ale to wcale nie jest prawda. W sensie ja nie wiem, czy to jest prawda, ale... Wiesz co, kontekst był taki, że on te 2,50 rzuca na podpuchę i patrzy, kto się spruje. Nie, no to tak, no to klasyczne zagranie, pamiętam. To no, znaczy teraz w ogóle ten temat Prezli już wygasł. Pamiętam, że w tym roku na przykład, gdy jeszcze pracowałam w Simgensie, to w ogóle nie dostawaliśmy takich ofert, chociaż no, na pewno są jeszcze takie osoby, które tak piszą, ale to już wiesz, nie lepiej zatrudnić jakiegoś gościa, posadzić go, żeby klepał to z czatem. I to będzie miało lepszą jakość. Nie wiem, czy pamiętasz takiego typa z Face'a, co szuka za 5 zł właśnie do klepania z AI-em, nie, teksty medyczne. Za 5 zł, to jest szczyt wszystkiego, a potem szedł na grupę SEO Polska i szukał kogoś, kto mu zrobi audyt SEO za 500 zł i tak samo go tam
zgwałcili słownie, więc myślę, ale... że są tacy ludzie wiesz, nadal. No tak, chociaż to, wiesz co, to jest trudne. Nie mówię teraz, że zgradł takim szefem, tylko wyobrażam sobie, że są właśnie tacy ludzie, o których ty mówisz, którzy szukają takich łosi. I wyobraź sobie, że pracujesz dla takiego kogoś, nie? I musisz pogodzić to, że budżet jest mały, zawsze będzie mały i nic się w tym temacie nie zmieni, z tekstami dobrej jakości. No i jeszcze wyobraź sobie, że jesteś gramarnacji do tego. To jest bardzo trudne połączenie i w ogóle bardzo się cieszyłam, gdy udawało mi się znaleźć takie perły, nieoszlifowane diamenty, że tak powiem, w tych wszystkich zgłoszeniach, czyli osoby, które zapowiadały się na bystre i na takie, które można szybko wyszkolić i są do tego tanie, ale wiesz co, moralniak mi się zawsze włączał wtedy. I to takie pytanie samej siebie, że Boże, chciałabym napisać do takiej osoby, proszę cię, podnieś stawkę, bo to jest aż wstyd, nie? Ale no nigdy tego nie zrobiłam. Ale to jest na pewno coś, co rozdzierało mi serce często. Z drugiej strony, no. Wiesz, są też takie osoby, które biorą kosmiczne pieniądze, a nie piszą też aż tak dobrze, nie? Te teksty są po prostu, ja nie wiem skąd ci ludzie biorą te stawki. Po prostu, nie wiem, nasłuchali się od kogoś, że powinni mieć duże stawki. Więc wiesz, no jest dużo grup, nie? Miałem takiego gościa, wyobraź sobie, jak szukałem copywritera do tekstów blogowych na temat zamówień publicznych. No, umówmy się, nie jest to łatwa branża, bo jest mocno prawnicza, może jakieś prawo budowlane trzeba znać, prawo przetargowe i tak dalej. I będę wspominał tego faceta do końca życia. Zgłosił mi się gość, napisał, oczekuję 70 do 110 zł za 1000 znaków. Jednym zdaniem się zgłosił. Tam nie było jakiejś argumentacji, że jestem najlepszą osobą do tego zlecenia. Skończyłem studia na kierunku zamówień publicznych. Robiłem przy przetargach przez ostatnie 5 lat. Tu jest moje portfolio, tu są rekomendacje, tu są opinie moich klientów. Oczekuję 70 zł za... Oczekuję. Moja stawka no, to 70 do 110. Nie, on się zgłosił jednym zleceniem. Chętnie podejmę pracę. Oczekuję 70 zł. 70-110 zł za 1000 znaków. No ja tak się dlaczego? Wiesz, mi w ogóle wyjebało mózg w kosmos, nie? Bo ja brałem wtedy chyba jakieś między 50 a 60, nie? Jak się na to patrzę i myślę, kurde, skąd ten gość się urwał? No ale może jest jakimś wymiataczem, może po prostu, wiesz, ma tyle zleceń, że nie chce mu się zgłosić więcej niż jednym zdaniem, więc pytam go o przykłady prac. Ten mi wysłał teksty o plecakach na laptop. No i ja go pytam, że no słuchaj, tu jest zlecenie na zamówienia publiczne, dlaczego wysyłasz mi teksty o plecakach na laptop? On do mnie z mordą, że no chciał pan zobaczyć, jak pracuję, to pokazuje, czego pan nie rozumie. No ja nie wiem, Daniel, czego ty nie rozumiesz? Ja też nie wiem do tej pory, czego ja nie rozumiem, ale mam taką teorię, wiesz, skąd się tacy ludzie biorą, dlatego, że mój ziomek z jednej z poprzednich prac brał 80, miał jedno zlecenie w życiu copywriterskie, brał 80 zł za 1000 znaków. No ja się go zapytałem, stary, jak żeś to zrobił, bo ja biorę 30, wtedy brałem 30. A on mówi na to, że nie wiem, tak powiedziałem i tyle dostałem. Porobił to zlecenie i tyle, więc jest taka szansa po prostu, że ktoś trafi na klienta, który w sumie nie wie, ile ma zapłacić, a ma kasę. I wiesz, rzucisz z dupy taką stawkę, ktoś ci tę stawkę da i ty później automatycznie dogrywasz sobie w głowie, że okej, to znaczy, że 80 zł dla mnie za 1000 znaków to jest normalna stawka. I tak szukasz. Innego wytłumaczenia nie widzę. No i jesteś potem zespoilowany do końca swojej kariery po prostu. Wchodzisz w zakłamaną rzeczywistość od samego początku. No aż się rynek zweryfikuje, nie? Nagle się okaże, wiesz, że przyjdzie ktoś, kto już kuma temat, siedzi w marketingu i cię wyprowadzi z błędu. Wiesz, jak to mówi Szymon Negacz, spadasz z poziomu ego na poziom kompetencji. Mm-hmm. Pytanie, czy się nie zabijesz, nie? No. Więc w tę stronę. A my idziemy dalej. Mówiłaś o zgredzie. I takie pytanie w sumie z ciekawości. Jakim Paweł jest szefem? Czy chcesz o tym powiedzieć, czy nie chcesz o tym powiedzieć? Ale widziałem, że cię pożegnał bardzo ładnie. Życzył powodzenia, więc dobrze to rokuje. To jak to jest? Pomidor. Ja w ogóle nie wiem, czy widziałeś. Wiem, że Paweł czasami mówi pomidor.
w jakichś różnych podcastach, to znaczy, że nie chcę odpowiadać na jakiś temat. Ja sobie tak założyłam, że nie będę chciała się wypowiadać w ogóle o pracodawcach, chociaż wiem, że był jakiś taki trend na LinkedInie swego czasu, w którym ludzie opisywali, jak super im było w danym miejscu pracy, nie? I tam też była gorąca dyskusja na ten temat, czy to jest okej, czy nie okej. Ja myślę, że to jest informacja, którą jednak lepiej zachować dla siebie, no ale Paweł mnie wrzucił właśnie w... jak to się, nie, czekaj, jak to się mówi, postawił mnie pod ścianą i mnie wyprzedził i zrobił mi takie pożegnanie, co było faktycznie miłe, nie spodziewałam się tego i ja w ogóle nie wiedziałam, jak odpisać. Więc będę się trzymać swojego założenia i nic nie powiem. Ale myślę, że jak ktoś będzie chciał sobie zerknąć na tę wymianę krótką tych postów, to będzie wiedział, czy było okej, czy nie. Enigmatycznie, co? Spoko podejście. Wiesz, ja szanuję oba podejścia. Jak ktoś na przykład nie chce mówić o byłym pracodawcy, bo o byłym pracodawcy jak o zmarłych, albo dobrze, albo wcale, to jest okej. Okay. Wiesz co, to jest indywidualna sprawa każdego człowieka i jego wartości, czy on chce o tym mówić, czy nie. Osobiście na przykład, jeżeli chodzi o moje wartości, to jeśli doświadczyłem w danym miejscu pracy mobbingu, to ja będę o tym mówił. Jeśli tylko prawo mi na to pozwala i nie dostanę za to pozwu na ryj, to ja będę o tym mówił, że gdzieś był mobbing, nie? No to jest taka faktycznie ekstremalna sytuacja. Myślę, tak, że ostatnio gdyby była, to też bym to nagłaśniała raczej, bo to nie jest coś, na co się godzę w ogóle. No, była ostatnio dyskusja na przykład przy okazji tej dramy z XCOM-em, co Laska mówiła, że ją zwolnili. I u nas. Nie utożsamiam się z tą firmą. Jak pracowałem w Merkurym, to tam też było. Jak była prosta informacja zwrotna. Jesteś w ciąży, nie masz po co wracać. Tyle. Albo zdążysz na L4 pójść, albo zdążysz się dostać od lekarza, albo zdążysz pójść na wypowiedzenie. Tyle. Czy to okej, czy to nie okej? To już jest pewnie kwestia pomiędzy firmą a pracownikami, ale wiem, że wiele dziewczyn w ten sposób odeszło i no i co, mam zaprzeczać faktom? Tak po prostu jest. A to, co zapomniałem jeszcze przy okazji CV, możesz pisać o każdym doświadczeniu, które posiadasz, jeżeli to ma znaczenie dla potencjalnego pracodawcy. Więc jeżeli pracowałem 2 miesiące na sklepie, szałowe, i będzie to miało znaczenie dla pracodawcy, bo pracując na sklepie jako sprzedawca, rozmawiasz z klientami, badasz ich potrzeby, żeby dostosować produkt do tych potrzeb, tak? To ma znaczenie dla pracodawcy. Ale to, że skubałem uschnięte tuje, to już dla pracodawcy znaczenie nie będzie miało. Także tak doprecyzowuję. A nie masz, nie miałeś takich wątpliwości, czy nie będziesz miał właśnie wtedy dziur w CV na przykład? Bo sobie wytniesz jakieś doświadczenie przez to, że jest nieadekwatne do stanowiska? Wychodzę z założenia na rozmowie kwalifikacyjnej, że raczej nie ściemniam. I parę dobrych prac nie dostałem przez to, że nie ściemniam. W jednej robocie powiedziałem wprost, że ja chcę górę widełek, bo jeżeli powiem, że chcę górę widełek, to jest szansa, że górę widełek dostanę. A jeśli powiem, że chcę dół widełek, to nie ma szansy, że dostanę górę widełek, więc tak powiedziałem i nie dostanę tej roboty, to jest raz. W innej firmie powiedziałem, że doświadczenia agencyjnego nie mam. Po co mam ściemniać, że mam doświadczenie agencyjne, skoro go nie mam? W innej firmie powiedziałem, że będę dojeżdżał, co w sumie mijało się trochę z celem, no ale co miałem powiedzieć, nie? Więc jeśli chodzi o dziury w CV, to ja po prostu mówię, że mam dziurę w CV. Przykładowo w 2018 roku pół roku byłem bezrobotny. Dlaczego byłem bezrobotny? Bo nie mogłem znaleźć pracy. No a dlaczego się jest bezrobotny? Znaczy, no tak bym na rozmowie kwalifikacyjnej nie powiedział, ale po co mam ściemniać? Byłem bezrobotny. Jeśli ktoś zapytałby o dziurę w CV, gdzie pracowałem, to powiedziałbym, że w tym okresie pracowałem w takiej firmie, ale uznałem, że nie będzie to miało dla was znaczenia, więc po co zajmować czas, po co wstawiać literki, po co marnować tusz w drukarce na coś, co potencjalnie nie będzie miało znaczenia. Później dostanę trudne pytanie na pysk, a czemu pan uznał, że nie ma to dla was znaczenia, na które ja się przygotowałem, tak jak zresztą widać, no bo wasza firma zajmuje się content marketingiem, a to była praca przy roślinach, więc jeśli rośliny będą kiedyś zdolne do pisania tekstów, to myślę, że to będzie miało znaczenie. Jeżeli będę, nie wiem, trenował tuje do tego, żeby pisały precle, to tak, to będzie miało znaczenie, ale dopóki tuje nie nauczą się pisać precli, to ja nie uważam, że to stawia mnie w dobrym świetle albo złym w kontekście pracy, którą wy oferujecie. Tak jest moje zdanie. Pewnie. No, zdałem.
Tak, ja myślę, że jesteśmy po tej samej stronie, to znaczy ja też nie lubię ściemniać, to ja uważam, że to zawsze wyjdzie i to też po prostu czuć po nastawieniu nawet, że ktoś się po prostu albo nie odnajdzie, albo że mu się nie chce po prostu tego robić. To wyjdzie, nawet w nastawieniu i nawet jeśli ma piękne CV, nie? Chociaż sama teraz stoję przed takim wyborem, wiesz, chciałabym się przebranżowić na przykład, nie? I tak w ogóle nie mam doświadczenia na przykład w analityce. Jedyna moja styczność z analityką to GA4 i to jest tyle, w sensie wiesz, tylko narzędzie, nie? No i pytanie, no i co? Myślę, że trzeba to też ugryźć tak, żeby przeformułować właśnie swoje obowiązki na takie, wiesz, powiedzmy moja praca wiązała się z copywritingiem i contentem, ale jednak jakieś części analizy tam były i wtedy trzeba to ładnie podkreślić też w CV, że na samej górze analizowałam to, to, to i to, robiłam to tak i tak i tak, nie? Więc jakoś tam da się pokazać, myślę, w CV swoje zainteresowania i coś, co cię tam pasjonuje w jakiś sposób. Wiesz, tak sobie myślę, bo ostatnio dostałem dosyć sporo zleceń na, dosyć sporo zgłoszeń na zlecenie. Było tam jedno takie zgłoszenie, które było o treści mniej więcej: nie mam doświadczenia, ale w zamian oferuję moje pełne zaangażowanie i nieco niższą stawkę. Czyli argumenty. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czego szuka ktoś, kto mógłby mnie zatrudnić na tym stanowisku. Jeśli na przykład, bo to jest zawsze, wiesz co, zawsze wybór. Albo zatrudniasz kogoś, kto już umie i godzisz się na to, że zapłacisz mu więcej, albo zatrudniasz kogoś, kto umie mniej i go sobie wyszkolisz. I wtedy on lub ona weźmie mniej hajsu. No i jest jeszcze trzecia opcja, że szukasz tego pierwszego za cenę tego drugiego do usranej śmierci, aż Rocket Jobsy wywali, czy inne No Fluff Jobsy. I potem marudzisz, że nie możesz znaleźć pracownika i że ludzie są niekompetentni. To jest ta trzecia furtka. Tak to widzę, więc myślę, że jak będę publikował ten odcinek i jeszcze nie będziesz miała tej pracy w analityce, to szturchnę kogoś, jeśli szuka kogoś, kogoś, komu warto dać szansę, kto jest zaangażowany, szybko się uczy i przechodzi z kontentu do analityki, to tutaj jest zawodniczka i ma CV, można atakować. Co o tym dzięki. Myślisz? Dzięki, jedzie? Tak. Zawodniczka chcąca podjąć rękawice. Właśnie dzisiaj dostałam też odpowiedź od jednego rekrutera i mimo, że też nie miałam doświadczenia w paru tam rzeczach, to jednak on zauważył, że tutaj jest jakiś potencjał, no i się odezwał. I też pamiętam, że w wiadomości podkreśliłam to, że okej, ja nie mam w tym doświadczenia, ale robiłam to, to, to i to. Mogę tutaj pokazać screeny, że to wyszło tak i tak i tak, nie? Więc... No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Może to się nie opłaca, może takie podejście po prostu się nie opłaca. Nie? Wiesz co, to jest kwestia ustawiania oczekiwań. Wyobraź sobie taką sytuację, że ktoś ci mówi, idź na Deadpoola trójkę, zajebisty film. I film okazuje się na przykład nie zajebisty. Wtedy masz takie poczucie, że straciłaś 2 godziny swojego życia i tracisz zaufanie do osoby, która poleciła ci film. Na marginesie jest zajebisty. Natomiast w drugą stronę, jeśli przykładowo ktoś ci powie nie idź na Deadpoola, bo jest do dupy, to i pójdziesz mimo wszystko na tego Deadpoola, okaże się, że jest zajebisty, to masz taką nadwyżkę wartości ponad oczekiwania, nie? I tak samo z aplikowaniem, czy na zlecenia, czy do pracy. Jeżeli mówisz komuś od początku, nie mam doświadczenia w tym temacie, to ten ktoś nie oczekuje od ciebie cudów. Jeżeli później się okaże, że ty czegoś nie wiesz lub nie umiesz, to on też nie będzie zawiedziony, rozczarowany, czy mówiąc wprost wkurwiony, że podczas rekrutacji, podczas aplikacji naściemniałaś, żeby dostać to zlecenie. Natomiast w drugą stronę, jeśli naściemniasz, żeby dostać zlecenie, możesz sobie wpisać w CV, co zechcesz. Papier przyjmie wszystko. Na rozmowie kwalifikacyjnej to wyjdzie. W pracy to wyjdzie. Więc później mierzysz się z kimś, kto już będzie, wiesz, nie tylko niezadowolony z twojej pracy, ale jeszcze rozczarowany tym, że go okłamałaś, nie? Więc no, to jest też pytanie do aplikantów, czego chcą i na co chcą nastawić swojego pracodawcę, nie? Więc ja jestem zdania mogą być różne, ale ja jestem zdania, że lepiej jest nie ściemniać. Ja tutaj przybijam ci wirtualną piątkę, jestem po twojej stronie też, więc...
To git. To w takim razie, jak już załóżmy, że się dobrze zgłaszamy i dobrze aplikujemy i mamy ładne CV i dostajemy w końcu tę pracę, to pytanie o pracę w agencji. Czy twoim zdaniem praca w agencji dla copywritera lub twórcy treści jest dobra, zła, mieszana? Czy dobrze zaczynać, czy dobrze przejść? Jakie masz wnioski na ten temat i czy je masz? Okej, myślę, że to zależy, jakie masz oczekiwania, jakie osoba aplikująca ma oczekiwania, tak jak właśnie powiedzieliśmy przed chwilą. Ja szłam do Sam Jensa z takim założeniem, że chcę się nauczyć SEO po prostu. Ciekawi mnie ten temat. Jeśli będę musiała przebrnąć przez bycie copywriterem, to ja to zrobię po prostu. Wiem, że są ludzie, których naprawdę rajcuje copywriting i po prostu będą świetnie się odnajdować w takiej pracy. Jednak ja liczyłam cały czas na to, że dojdę do takiego momentu, w którym będę robić inne rzeczy. I tak też się stało, bo po prostu cały czas do tego dążyłam, nie? I owszem, pisałam bardzo dużo na początku i tego było tak dużo, że trzeba było właśnie stworzyć bazę copywriterów dodatkową, więc już wtedy widziałam też takie pole dla mnie, że okej, będzie współpraca z copywriterami, więc będę mogła poprawiać, będę mogła się wykazać tym, że ja jestem naprawdę dobra w zlecaniu tych tekstów i że już ogarniam to SEO, już się nauczyłam, chcę więcej, chcę się nauczyć jeszcze więcej, chcę się nauczyć zarządzania, chcę się nauczyć właśnie analizy kontentu. I gdzieś to się cały czas przewijało, czy to właśnie w rozmowach z Pawłem, czy po prostu podczas mojej pracy. I myślę, że właśnie Paweł też to widział w tym sensie, że jednak ciągnie mnie do tych rzeczy i dał mi taką możliwość. Więc pamiętam w ogóle takie moje motto w tym sensie, że marzenia trzeba mówić na głos. I ja takie marzenia cały czas gdzieś tam mówiłam na głos, że ja bym chciała to, ja bym chciała tamto. No i tak się też działo potem. Dlatego pod koniec właśnie zajmowałam się już głównie analizą i coraz mniej pisałam. Czyli nauczyć się. Słyszę to dosyć często. I też u wspomnianego Hormozego to słyszałem, żeby pójść do firmy i mówiąc wprost, będziesz mieć płacone za to, że się uczysz. I część firm podchodzi do tego negatywnie, no bo ja wyszkolę pracownika, nauczę go narzędzi, zrobię mu onboarding, a on odejdzie. Chyba, że trafisz na kogoś, kto powie, ja nie płacę za naukę. Czy nawiązujesz do pani graficzki? Tak, tak. Pamiętam. Może ktoś tak powiedzieć. Wiesz, jest takie powiedzenie, że co będzie, jak ja wyszkolę pracownika i on odejdzie? A co będzie, jak go nie wyszkolisz i zostawisz? I on zostanie. Otóż to. Więc to jest kwestia po prostu firmy, nie? Znaczy ja myślę, że to jest też po drugiej stronie, gdy druga strona widzi, że tobie jako pracodawcy zależy na kimś, że go szkolisz, to ona nie będzie chciała odejść, bo już będzie i tak dobrze w tej firmie, że raczej cię nie zostawi. Zawsze wydawało mi się, że copywriterzy nie powinni być wybredni, jeśli chodzi o zlecenia. Że jeśli ktoś po prostu jęczy i mówi, że nie ma tych zleceń, to po prostu powinien brać wszystko jak leci, nie? I mam tutaj taką rozkminę w sumie, bo trafiłam na taką osobę, która mimo tego, że była w trudnej sytuacji finansowej, to jest zagadka z typu moralnych, nie? Mimo, że była w słabej sytuacji finansowej, to jednak nie wzięła tego zlecenia, bo miała swoje wyższe wartości, którymi się kierowała. Czyli na przykład nie chciała pisać o rzeczach związanych ze zwierzętami. I nie przyjęła tego zlecenia, nie? I ja tak sobie wtedy pomyślałam, no to jakby tak się fatygowałam, żeby znaleźć ci cokolwiek, a ty tego nie chcesz przyjąć, to bardzo dziwne mi się to wydało, wiesz? I co ty o tym myślisz? Czy co ty byś, jak ty byś się poczuł na moim miejscu? Ja mam tutaj ten komfort. No mów. Znaczy, no wiesz, no są takie osoby, które tego komfortu właśnie nie mają, nie? I to też jest pytanie, czy one powinny się zmuszać do tego, żeby pisać o czymkolwiek, czy jednak nie i specjalizować się tylko w tym, czym chcą. Znaczy, ja jako rekruterka często zadawałam sobie takie pytania, jednak szukałam osób, które
są ekspertami po prostu w swojej dziedzinie i nie piszą byle czego, nie? A to jest też minus na przykład pracy w agencji, że jednak musisz pisać to, co ci wpadnie. Nie masz czasami wyboru po prostu. Jest taki klient i musisz zrobić research, porządny rynku, nauczyć się, pogadać z tym klientem i nie ma tutaj jakichś tam moralnych priorytetów. Wiesz co, jeśli chodzi o te zlecenia spoza wartości, miałem taki przypadek ostatnio, gdzie dziewczyna przyszła, pytała o tworzenie treści sprzedażowych. Ja te treści stworzyć mogę, ale nie bardzo chciała powiedzieć, jakiej tematyki to dotyczy. I tak mnie szturchnęło gdzieś, wiesz, w mózgu, że chodzi o pisanie wniosków tych, wiesz, pod programy partnerskie, o wypełnianie wniosków. Ja spytałem, czy to o to chodzi. Ona powiedziała, że tak. Na co ja powiedziałem, że ja tej roboty nie wezmę. Bo to jest robienie ludzi w balona i ja nie chcę w tym maczać palców. Więc ona odpowiedziała, że zajebisty ze mnie profesjonalista, skoro nie biorę zlecenia. Chociaż poleciłem kogoś na swoje miejsce. I też uważam, że to jest jakaś forma profesjonalizmu. No ale ona tak nie uważała i uważam, że zrobiłem wtedy dobrze. Natomiast gdybym miał nóż na gardle, wiesz, rata kredytu, jedzenie trzeba kupić, wziąłbym to zlecenie. I tu mam ten komfort, który daje mi te prawie 100 odcinków, że w odcinku numer 43 porozmawiałem sobie z Ewą Scheiner o negocjacjach. Ona mówi o czymś takim jak BATNA, czyli Best Alternative to a Negotiated Agreement. Jeżeli twoją alternatywą do wzięcia danego zlecenia jest gryzienie tynku, no to możesz, powiedzmy, sprzedać część tych wartości w imię przeżycia. I w odcinku 35, jak dobrze kojarzę, z Anią Różak. Ania Różak jest weganką, ale mówiła, że gdyby to też była kwestia tego, czy będzie miała co włożyć do garnka, czy nie, i przyszedłby zleceniodawca właśnie z takiej branży, która przeczy jej wartościom, na jakiś czas, dopóki się odkuje, wzięłaby to zlecenie, ale potem by to zlecenie rzuciła. I to jest coś, co ja też wyznaję. Podpisuję się pod tym w każdym razie. Mogę, mam już teraz, wiesz, dosyć gości zaproszonych, żeby wybierać sobie ich słowa, później się pod tym podpisywać, ale mniej więcej takie właśnie mam zdanie, że jeśli od tego zależy moje utrzymanie i utrzymanie mojej rodziny, to jestem w stanie na moment przeprosić moje sumienie w imię przetrwania i przeczekać do lepszych czasów. A jeśli te lepsze czasy nadejdą, no to ja wtedy decyduję, czy dane zlecenie wezmę, czy nie. Też mam taką zasadę obecnie, że jeżeli temat jest naprawdę cholernie trudny i mówię tutaj, mam tu na myśli jakieś zajebiście techniczne tematy, gdzie muszę, nie wiem, studia odbyć i 20 lat praktyki, żeby coś skumać, nie wezmę tego ni cholery. Ani z czatem GPT, ani wszystko można wygooglać, ani dobry copywriter napisze o wszystkim. Nie chcę słuchać tego bullshitu, ja po prostu takiej roboty nie wezmę. Niech ją weźmie ktoś inny, komu się wydaje, że podoba. Najpewniej mu się właśnie wydaje. A ja mam wtedy spokój, może mieć kasy, ale spokojna głowa. Myślę, że to jest też ważne, o czym mówisz pod kątem zdrowia psychicznego. To znaczy, że taka opcja jest możliwa i to jest jak najbardziej okej, odrzucić takie zlecenie, gdy po prostu nie chcesz i możesz sobie na to pozwolić. Bo wiesz, czasami może się też pojawić taka myśl w głowie, że Jezu, że to syndrom oszusta, tak? Że nic mi nie wychodzi. Że po prostu, że nie jestem wartościową osobą, przez to, że po prostu tak wybrzydzam, że powinienem pisać. Coś w tę stronę, że jestem specjalistą, ale nie mam dosyć zleceń z tej dziedziny, więc jestem do dupy, jestem słaby. Tak, trochę pokrętnie do tego podeszłam, ale o to mi chodziło. No. Skumałem, więc liczy się, zdałaś, nie? Super. Ciekawą kwestię poruszasz w sumie. Kto z nas nie miał takich myśli, ale z drugiej strony ja się pocieszam aktualnie myślą, że syndrom oszusta jest znamieniem intelektu i że tylko głupi ludzie w siebie nie wątpią. I to w sumie jest coś ciekawego, nie? Że popatrz, ktoś, kto, jak ten gościu od plecaków, nie? Czy on w siebie wątpił? Czy on przez moment zadał sobie pytanie, czy ja jestem wart 70 zł za 1000 znaków? Nie, oczekuję 70 zeta. Dawaj 70 zeta, bo ja nie mam czasu. I ktoś mu te 70 zeta da. Jestem tego prawie pewien, że ktoś mu to da. A my się kurde cykamy, nie? Że czy ja mogę wziąć 30, czy nie, a co jak klient mnie skrzyczy, a czy ja mam dostatecznie szerokie portfolio, żeby taką stawkę krzyczeć, czy ja mam wykształcenie i nie mam wykształcenia, a ktoś ma wykształcenie. I wiesz, my to
zauważ, że to się wszystko dzieje tutaj. Czy ktoś, ile z tych przypadków, że ktoś ma syndrom oszusta, to jest rzeczywistość? Ile? Ile razy zdarzyło się, że klient ci powiedział na przykład, nie jesteś warta tych pieniędzy. Chcesz 50 zł za 1000 znaków, ja uważam, że mogę ci dać maksymalnie 20. Ile razy to się zdarzyło? Ile razy klient tak powiedział? A ile razy my to sobie po prostu wkręcamy w baniak? To też jest, tego się akurat w ogóle uczę, bo to jest też bardzo ciekawa kwestia interpretacji i tego, co się dzieje i sprawdzania faktów przede wszystkim, że jeśli takie intruzywne myśli się pojawiają, to są najczęściej nasze interpretacje, że nam się wydaje, że coś takie jest, a tak naprawdę nie jest i wtedy warto się zatrzymać i sprawdzić fakty. No jaki jest fakt? Taki, że nie mam zleceń. Ale to wcale nie oznacza, że jestem słaby, że nie mam kompetencji, że nie mam umiejętności i tak dalej. Tylko po prostu może coś innego trzeba zrobić w tym kierunku, nie? Może trzeba po prostu poszukać tych zleceń gdzieś indziej na przykład. Ale takie wmawianie sobie, że właśnie, że coś jest nie tak, że jestem słaby, no to nie jest dobre dla zdrowia psychicznego na pewno. Tak, i to jest temat na terapię tak naprawdę. Nie ma się co bać tego słowa. Jeśli nie jesteś w stanie sama sobie z tym poradzić, z tymi myślami, no to potrzebujesz pomocy specjalisty, nie oszukujmy się. Są od tego specjaliści i warto się do nich udać. Z przekonaniami mam odcinek z Agą Rogodzieńską. Ona mówi o czymś takim, 5 pytań, które sobie warto zadać na temat przekonań. Czy nagrała to kamera, czy ktoś ci to powiedział, czy to mi służy, czy to jest fakt? I piątego zapomniałem, bo ostatnio zawsze zapominam, nawet na egzaminach to mówiłem, że ostatnio zapominam. I fakt, bo powiedziałaś, nie mam zleceń. Ktoś może sobie pomyśleć, nie ma zleceń. Ale pytanie powinno brzmieć, czy wszyscy nie mają zleceń? Bo jeśli jest choć jedna osoba, która zlecenia ma, to znaczy, że te zlecenia są. Okej, następne pytanie. Dlaczego to ja nie mam zleceń, a ta osoba ma? Czy ta osoba robi coś lepiej niż ja, czy nie? Czy ta osoba robi czegoś więcej niż ja, czy nie? Jeżeli robi więcej, to znaczy, o, tu jest pies pogrzebany. Jeżeli tamta osoba daje ogłoszenie o wolnych mocach przerobowych, a ja tego nigdy nie zrobiłem, to może tutaj jest ta różnica. Jeżeli tamta osoba eksponuje swoje doświadczenie w portfolio, a ja nie, to może tutaj jest ta różnica. I nad tym warto się pochylić. I też skierować to myślenie trochę do siebie, dlatego że najczęściej interpretacja jest własna, interpretacja jest nasza, to są nasze myśli. Tak? To nie jest tak, że ktoś, chociaż jest wyjątek od tej reguły, czyli przekonania, schematy rodowe, czyli to, co myśleli nasi rodzice, rodzina, otoczenie. Tak, właśnie to chciałam powiedzieć. Bardzo dobry filtr jest na to, mianowicie jeśli w coś wierzysz, ale nie potrafisz wytłumaczyć, dlaczego w to wierzysz, to znaczy, że to jest cudze przekonanie, a nie twoje. Jeżeli wierzysz w to, że jesteś do dupy, ale nie potrafisz wytłumaczyć, dlaczego jesteś do dupy, to nie jest twoje przekonanie. Ktoś ci to wbił do czapki. Ktoś być może chciał kiedyś obniżyć twoje poczucie własnej wartości po to, żeby na przykład zapłacić ci mniej albo żeby samemu poczuć się lepiej. Mówię to jako osoba po prześladowaniach w szkole, gdzie moi koledzy właśnie po to robili, żeby poczuć się ode mnie lepszymi. Wyobraź sobie, że w liceum to zeszło. Przestali. Znaczy nie ci sami ludzie, po prostu zmieniłem otoczenie i się skończyło. No to pytanie brzmi, czy to problem jest we mnie, czy problem jest w kimś innym? Pytanie retoryczne, oczywiście. Tak, dlatego że tu już zjeżdżamy w tematy mentalne. Myślę, że będę miał psychoterapeutę na kanale prędzej czy później. My wracamy do tematów treściowych, czyli tak już bardziej od strony technicznej, jak wygląda praca w agencji, na tyle, na ile możesz powiedzieć, bo wiadomo, że jakieś NDA i ludzka przyzwoitość nie pozwoli na wszystko, ale załóżmy, że aplikuję do Semgence na twoje miejsce, które się zwolniło, chociaż nie, chyba już jest zajęte. Załóżmy, że aplikuję. Czego mam się tam spodziewać? Szczerze, zapierdolu. Praca w kontencie to jest jeden wielki zapierdol. Jest dużo zleceń. Trzeba nauczyć się wszystkim żonglować i to nie tylko liczbą zleceń, tylko po prostu też tematyką, rodzajami treści. Jedną z takich umiejętności, których się uczysz jako copywriter albo jako kontentowiec, to priorytetyzacja zadań. Tak. Musisz po prostu sprawdzić, jak to wszystko sobie poukładać, żeby ci było dobrze. Taski mogą się zmieniać. Nawet jeśli pracujesz tylko jako copywriter, to nagle może ci wlecieć jakieś zlecenie znienacka i musisz to jakoś wcisnąć, więc
w pracy w agencji musisz też nie nauczyć się przewidywać, bo to jest chyba niemożliwe, aczkolwiek można wyciągać jakieś wnioski i lepiej po prostu założyć sobie w jakimś miesiącu, że może być czegoś więcej i trzeba sobie tak rozplanować zadania, żeby to wszystko zmieścić. Ja na przykład byłam z tych osób, które zażegnywały się, że to, co najgorsze, zrobią na początku, żeby potem było lepiej, ale jednak rzeczywistość sama weryfikowała i zostawiałam to na sam koniec. No i co? I co miesiąc się przejeżdżałam się na tym. Też musiałam się nauczyć to wszystko wciskać, więc to też jest jakaś umiejętność w sumie, którą zdobywasz w agencji. Jeśli chodzi o sam copywriting w agencji, to inną zaletą jest też na pewno to, że stajesz się chodzącą encyklopedią faktów na różne tematy z różnych działek. Pamiętam, że miałam styczność z różnymi klientami i często, gdy potem zdarzały mi się jakieś sytuacje dotyczące tych branży, na przykład moja matka kupiła fotowoltaikę albo kolega mierzył się z kredytem frankowym, to ja wtedy mogłam powiedzieć, a ja wiesz, że 95% frankowiczów wygrywa sprawy frankowe, może warto jednak złożyć, wiesz, pozew do banku o unieważnienie tego kredytu frankowego, nie? Więc to też jest fajna rzecz, bo w sumie wiesz, są różne szkoły tak naprawdę. Niektórzy mówią, że lepiej znać się na jednym i być w tym specjalistą. Niektórzy mówią, że powinniśmy wiedzieć o wszystkim, znaczy na każdy temat bardzo dużo powinniśmy wiedzieć. Ja jestem chyba po środku, tak mi się wydaje, że dobrze mieć swoją specjalizację, ale nie powinniśmy też zamykać się na inne doświadczenia, inne branże, inne tematy. Nawet jeśli nam się wydaje, że coś jest głupie, to najprawdopodobniej takie nie jest. I warto tego spróbować. Okej, przychodzą mi jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to jest nauka pewności siebie, bo po jakimś czasie na pewno uczysz się argumentować swoje działania klientom. To znaczy, wiesz, gdy startujesz w agencji jako copywriter, to po prostu piszesz teksty, nie? A z czasem musisz się nauczyć też udowadniać swoje racje, że ty się na tym znasz, ty wiesz, że to tak ma być. Mimo że na przykład klient czasami może podważyć, tak, zaprojektowałeś tekst. To też się wiąże z nauką asertywności, czy na przykład, czy zawsze warto wytykać klientowi ten błąd, czy jednak lepiej czasami zamilczeć i nic nie mówić i po prostu okej, w tej sytuacji może jednak warto zachować spokój i nie dać się ponieść emocjom, nie? To są na pewno takie umiejętności, które ja zdobyłam w agencji. Często miałam takie rozkminy, czy powiedzieć klientowi, że to tak ma, że to tak nie działa, czy może to wyjdzie w praniu. No i tutaj różne przypadki się trafiały. No myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, które wyniosłam. Myślę też, że to jest coś, czego wielu copywriterów nie docenia i w ogóle nie bierze pod uwagę. Każdy wiesz, każdy by chciał iść na freelance od startu, zarabiać dychę na łapę, bo ci klienci tylko czekają, bo jestem taki zajebisty. A później rzeczywistość weryfikuje. Tymczasem pokora jest bardzo przydatna, nie? Coś, co myślę, że wiesz, pomogło mi się wybić i dojść tu, gdzie jestem, bo uważam, że jestem w całkiem niezłym miejscu życiowo, to jest to, że ja zaczynałem na etacie tak naprawdę, bo to była moja pierwsza praca. Ja w tej pierwszej pracy content marketingu poznałem, czym w ogóle ten content marketing jest. Wyobraź sobie, że są takie rzeczy, których na freelancie, żebyś się zesrała, nie osiągniesz, nie? Ja na przykład miałem przyjemność robić marketing na YouTubie po rosyjsku. Miałem taki epizod, to nie było przyjemne, to nie było fajne, ale to też uczy na przykład negocjacji, bo ja musiałem z tymi ludźmi negocjować stawki. To się przekłada. W Rankomacie występowałem w radiu. Jako freelancer nie wiem, ile lat musiałbym zasuwać, żeby występować w radio. Nauka, poznajesz ludzi. To jest coś, co też słyszałem, tylko już nie pamiętam od kogo, że poznajesz ludzi, ci ludzie wystawiają ci rekomendacje na LinkedInie, oni później idą wyżej i ty masz później po jakimś czasie rekomendacje od CEO jakiejś spółki na przykład, nie?
coś, co mówił Sławek Borowy, poznajesz człowieka, już niekoniecznie na etacie, ale ogólnie poznajesz człowieka, nawiązujesz z nim relacje, on idzie do pracy w innej firmie, ty masz dojścia do tej firmy przez tego człowieka. To jest coś, co jako freelancer trudno jest osiągnąć, trudno jest zbudować to zaufanie jako, wiesz, one man army, nie? Więc uważam, że praca na etacie jest spoko. To, co się nauczysz, to jest twoje. Wyobraź sobie freelancera, który zaczyna jako specjalista od kontentu. Czy on sobie kupi surfera za 300 zł miesięcznie? Czy kupi sobie Ahrefsa za 400 zł miesięcznie? A w agencji to masz. No, to prawda i masz też bardzo dużą różnorodność tych narzędzi. Chociaż uważałabym też z tymi eventami na przykład. Bo to też nie zawsze może być takie kolorowe, jak się wydaje. A spotyka cię to wtedy, gdy chcesz zacząć budować swoją markę osobistą. A jesteś w agencji, jesteś już kojarzony z tą agencją. To też może być trudne potem odciąć się od tego, że no ale przecież ty zawsze tam pracowałeś, że zawsze byłeś w tej firmie, nie? No to, ale jak to? No to co teraz z tobą? Co ty robisz w życiu, nie? W ogóle czym się zajmujesz? Więc to też jest, no też trzeba pamiętać o tym, że reprezentujesz firmę, więc no jak jesteś freelancerem, to odpowiadasz też sam za siebie i po prostu świecisz swoją twarzą za swoje akcje, tak? A jeśli jesteś związany z agencją, to musisz o tym pamiętać. Po prostu, że nie jesteś sam i musisz też pamiętać o innych, którzy są z tobą. Chodzi mi głównie o jakieś przypały. Ma być to... Był tydzień temu. Chcesz opowiedzieć o jakichś przypałach? Nie, nie będziemy opowiadać o przypałach. Nie miałaś przypałów. Nie, był u mnie tydzień temu. Był Paweł Wróblewski i on mówił właśnie, że agencja jak coś zjebie, to masz sztab prawników, których wysyła do boju, nie? A freelancer jak coś zjebie, no to tak jak powiedziałeś, świeci swoją twarzą, nie? Nie pokaże prawnika, nie pokaże swojego podwładnego, to spada na ciebie, nie? Więc... To też w ogóle, wiesz co, to też widać na przykład teraz w erze dram z youtuberami na przykład i widać, kto ma agencję od PR-u, a kto nie ma, nie? Kto jest w tym wszystkim autentyczny, a za kim stoi sztab ludzi. Ja to przynajmniej zauważyłam, jak ktoś się próbuje wybronić ze swoich właśnie jakichś przypałów prywatnych, to no, ciekawie jest. Jakieś dwa słowa na temat dram z youtuberami, bo ja już nie nadążę. Nie wiem, okej. Wiesz co, no co, no taki najgłośniejszy przypadek, no Pandora Gate, nie? Teraz, kojarzysz temat? Pandora kojarzę. Boxdel, stół, coś tam. No, tak, małolaty. Tak, właśnie te afery z nieletnimi. No i tam widać, kto... Tam właśnie dobrze widać, kto ma po prostu wynajętych ludzi od PR-u, nie? A kto nie. Kto ma, a kto nie ma. No, no Dubiel ma, tak myślę. Myślę, że tak. To widać po prostu, wiesz co, jak sobie prześledzisz jego filmiki z przeprosinami, to czasami widać, które były zaplanowane, a które nie i które były takie zrobione bardzo poprawnie, bardzo PR-owo, nie? I bardzo symbolicznie, typu wiesz, biała koszulka, zmiana kadrów, patrzenie się w dwie kamery versus patrzenie się wprost na kamerę. To takie niuanse, ale one są w sumie ciekawe. Ciekawe jako case do budowania marki i do radzenia sobie z przypałami, chociaż no, ja życzę nam wszystkim tak naprawdę, żebyśmy mogli sobie kiedyś pozwolić na taką agencję PR-ową. No, na pewnie kosztuje niemało, a skoro jesteśmy przy kosztach, to przedostatnie pytanie, czy w pracy w agencji jest hajs? No, jest hajs. Jak ładnie poprosisz, to jest hajs. Zależy też, kto ma jaką politykę, no, jeśli chodzi o awanse, nie? W agencjach są różne tryby awansowania. Niektórzy wiem, że po prostu testują twoje skille i to, czego się nauczyłeś przez x czasu i czy spełniasz jakieś warunki na to, żeby mieć awans. Myślę, że w korporacjach to raczej tak jest, że cię mocniej chyba cisną takie rzeczy. Więc tak, więc jeśli pracujesz w mojej agencji, to o wiele łatwiej na pewno jest podbić do bezpośredniego przełożonego i powiedzieć, że no słuchaj, wydaje mi się, że to już jest moment na podwyżkę, nie? Bo to i tamto, ja tutaj mam listę argumentów
Jednak w większych agencjach to pewnie musisz się przebijać przez hierarchię ludzi, zanim dotrzesz do swojego przełożonego, takiego najwyższego. No i teraz wiesz, możemy to sobie porównać z freelancingiem, bo to w sumie taka klamra nam się zrobi wtedy. Bo w agencji zawsze będzie hajs. Póki cię nie zwolnią, to będziesz miał tę wypłatę co miesiąc, nie? A jednak na freelancingu to nie zawsze jest tak kolorowo. Więc odpowiadając prosto na twoje pytanie, no to tak, jest hajs. Jest hajs. Ja z tego, co patrzyłem, bo czasem widzę te ogłoszenia na, czy na Sales Polska, czy na grupach copywriterskich, i Paweł płaci powyżej minimalnej, nie? Tak, wiesz co, gdybyś zadał pytanie, czy w agencji jest dobry hajs, to moja odpowiedź by się różniła oczywiście. No to korzystając z tego, że jeszcze mamy tutaj chwilę, czy w agencji jest dobry hajs? Było się nie odzywać. Czy w agencji jest dobry hajs? No i tu pytanie, w jakiej agencji, nie? Bo jak ja ostatnio oglądam te ogłoszenia na copywriting, to te stawki są po prostu śmiesznie niskie. I o ile jeszcze rozumiałabym takie stawki w przypadku stażu albo po prostu stanowiska juniorskiego, o tyle gdy widzę po prostu ogłoszenie z widełkami poniżej minimalnej krajowej i ktoś ma mieć już rok doświadczenia, to jest dla mnie, no po prostu włos mi się jeszcze na głowie, nie? Więc myślę sobie, ja w ogóle nie mam z takim czymś doświadczenia, w sensie mi zawsze dobrze płacono za moją pracę, bo no wychodziliśmy jednak z takiego założenia, że za dobrą pracę po prostu dobrze się płaci, tak? Jeśli robisz wyniki swoimi tekstami, no to dobrze zarabiasz. No, a tu nagle widzę takie ogłoszenia, po prostu obrzydliwe dla mnie to jest, wiesz? Po prostu wydaje mi się, że niektórzy myślą, że teraz pisanie to jest po prostu wpisanie komendy do czata GPT i nie każdy też sobie zdaje sprawę z tego, jak wygląda pisanie. Że to nie jest takie wcale hop-siup. Ciekawy temat poruszasz, bo nawet z czatem GPT to też nie jest tak, że on napisze. No otóż to właśnie o tym mówię, nie? To trzeba jeszcze. Bardzo mądre zdanie. No? Że to było w kontekście grafików komputerowych, że żeby sztuczna inteligencja zastąpiła nas w pracy, to klient musiałby precyzyjnie określić, czego chce. Widziałam tego mema. Temat, nie? Tak, tak. No to właśnie. No. To zamyka temat. Komuś się wydaje, że jak to mówi Robert, nie chciał, że algorytm białkowy po prostu siądzie i wklepie komendę i cokolwiek on tam wklepie, to AI zrobi robotę za niego. AI, jak powiedział Kuba Słowik, jest bytem, nie jest bytem logicznym. Ta AI, nie jest, te modele językowe nie są modelami logicznymi, czyli one nie mają być z założenia poprawne, tylko są modelami kreatywnymi. Czyli one mają z założenia wykonać twoje polecenie, obojętnie jak się da. No właśnie, a jeśli nie jeżeli poleceń, to tak, siedzi. Jeśli to obojętnie jak się da oznacza, że ono musi zmyślić publikację naukową, żeby zadowolić twoją intencję, to zrobi. Jeżeli ma odmówić tobie wykonania tego polecenia, to zrobi. Już abstrahując od kwestii jakości i tego, jak drętwo to czasem brzmi i drewnianie, już naprawdę jak czytam sobie, wyobraź sobie, Napoleon Hill zmarł w 1970 roku. Czytałem jego książkę chyba z lat 40. czy 50. Jak widzę zdanie, że żądza posiadania dużej ilości pieniędzy nie tylko zapewni ci to, że te pieniądze zdobędziesz, ale także coś tam, to jest konstrukcja najbardziej typowa dla AI. W książce sprzed 60 czy 70 lat. I ja się po prostu zrzymam, bo już się tyle na to nagapiłem, że mam tego po prostu dosyć. Jak widzę, że coś tam jest, że to coś więcej niż coś tam, to coś tam, albo reklamy. Zwracasz uwagę czasem na reklamy? Jakiś, wiesz, De Vitum Forte to nie tylko tabletka, ale także coś tam. Okej, no, fakt. Poważnie. Chociaż ktoś przychodzi do agencji, przepraszam, dokończę wątek. Ktoś przychodzi do agencji, płaci 50 tysięcy złotych za realizację spotu reklamowego, którego skrypt jest napisany z AI, czy to po prostu AI nauczyło się na tych skryptach to mówić? Ja nie potrafię tego.
Może twój mózg się już po prostu tak spaczył, nie? Może być. To też jest taka opcja. Na przykład ja mam taki... moim faworytem jest chyba W dzisiejszym świecie, nie? Albo Witaj w świecie, tutaj wpisz nazwę marki, nie? I wyobraź sobie, że niektórzy copywriterzy przesyłali mi takie teksty. No i przykre to było, wiesz, po prostu, że agencja czasami płaci pieniądze za taki syf. No ale oczywiście no, odsyłałam te teksty do poprawy, mimo że nie miałam na to twardych dowodów. To znaczy, wiesz, narzędzia nie są w stanie w 100% wskazać teraz, czy coś jest AI, czy nie. Jest to bardzo trudne. To też w zależności, jakiego narzędzia zapytasz, te wyniki się będą różnić. Kiedyś testowaliśmy różne narzędzia i wychodziły no, absolutnie sprzeczne wyniki. Nie, jakieś narzędzie pokazało, że to jest 100% AI, drugie, że human i weź tu bądź mądry. Nie? Zresztą ja mam swój sposób testowania, ale nie wiem, czy powiem. Ale nie, no dobra, mogę powiedzieć. Ale to będzie... Najwyżej wytniesz. Dobra. Dasz mi potem znać. Okej. Wiesz co, to, tylko że ja to wykorzystywałam akurat, gdy miałam jakieś podejrzenia właśnie, że ktoś zaczyna coś kombinować. Pracowaliśmy na Google Docs i Originality AI ma taką funkcję nagrywania pisania, nie? I po prostu jak dostajesz od kogoś dokument w Docsach, to klikasz Generate Report i dostajesz, tak, po pierwsze dostajesz wykres, jak wyglądało pisanie, czyli ten przyrost znaków ze spacjami. No jeśli ktoś pisał naturalnie sam, to ten wykres wygląda tak, co nie? No on idzie tak naturalnie bardzo. Jeśli ktoś po prostu przyklejał rzeczy z ChatGPT, to ten wykres wygląda, wiesz, jak takie schody. Więc no w ostateczności można było się tym poprzeć. No i tym nagraniem też, że nagranie trwa 3 minuty. W porównaniu do osoby, która spędziła nad tym tekstem godzinę. Ale tak, jeśli... Wiesz, ja nigdy nie byłam taką osobą, która była anty-AI, taką, że nie przyjmę ci tego, bo nie przyjmę tego zlecenia, bo to pisało AI. Tylko uważam, że po prostu z tego trzeba mądrze korzystać, nie? To też taki może protip dla kogoś, kto chce być albo kto jest copywriterem, to taki, żeby po prostu potestowali trochę ten czat i oswoili się z nim, bo ja pamiętam moje początki, ciężko mi się było w ogóle przełamać do rozmowy z GPT, to było dla mnie takie jakieś w ogóle nieludzkie, dziwne, ale im więcej pisałam z nim nawet o takich, wiesz, głupotach, typu, dobra, poleć mi jakąś muzykę, a co ty myślisz o tym wykonawcy, a może jakiś inny album mi polecisz, a co myślisz o tym, to nawet jak gadasz o takich głupotach, to jesteś w stanie wychwycić to, jak on pisze, jakie odpowiedzi ci daje i jakie są najczęstsze zwroty, których on używa, nie, w rozmowie z tobą, więc to też jest jakiś sposób na naukę, jeśli ktoś po prostu uważa, że to jest katorga i on po prostu chce, żeby ten czat odwalił za niego robotę i dostać pieniążki za to, nie? Wiesz, to jest ciekawe w sumie, że są ludzie, jestem w stanie to sobie wyobrazić, są ludzie, którzy biorą bardzo mało kasy za swoją robotę, którzy narzekają na to, że czat GPT zabrał im robotę i którzy jednocześnie nigdy tego czata nie odpalili. I no, to jest ciężkie. Wiesz co? Ja to pamiętam z czasów, kiedy grałem w League of Legends. To było lata temu, nie? Kojarzysz, nie kojarzysz? Grałam w 4. sezonie. Na jakiej pozycji? Support albo AD carry. Zależnie, jak tam się trafiło. Też grałem na supporcie. Od zawsze miałem taką masochistyczną naturę, że chciałem być tym gościem, który odwala czarną robotę, nie? Ja też, naprawdę. Jest coś takiego, wiesz, ale to już to dotyczy wszystkich pozycji w Lidze Legend, że jak chcesz się dowiedzieć, jak grać przeciwko danej postaci, zagraj tą postacią. No. Wtedy się dowiesz, okej, tego nie może, to może. I tak samo jest z czatem GPT. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie ma słabości, zacznij go używać. Jak inaczej się tego dowiesz? Prawda. No, ty to ładniej ubrałeś metaforkę niż ja. Ale tak. Powiedzmy, że
powiedzmy, że już dochodzę do wprawy powoli w tych metaforkach, plus mam za sobą 10 lat na forum literackim, więc korzystam. No tak. Także to przychodzi już z coraz większą łatwością. Czyli ty nie jesteś anty-AI. Nie, no choć i właśnie zawsze, znaczy nie zawsze, nie. Powinnam przestać używać tego słowa. Gdy dostawałam zgłoszenia do naszej bazy copywriterów właśnie i widziałam, że ktoś jest naprawdę taki anty-AI, to miałam takie, no dobra, no to jest tak jakbyś teraz sabotował, nie wiem, powstanie pierwszego samochodu, co nie? Że po prostu no przeciwstawiasz się czemuś, co już się rozwija i jakby nie da się tego cofnąć. Po prostu moim zdaniem, nawet jeśli uważasz, że to jest twój wróg, no to wroga trzeba poznać, co nie? Tak się mówi, że trzeba poznać język wroga, nie? Więc na pewno warto. Ja mam taką teorię, wiesz? Mam taką teorię na temat AI, że to nie jest kwestia tego, czy ktoś używa AI, tylko kwestia tego, jak używa AI. I tak naprawdę, jak się copywriter postara, to może nawet napisać gorszy tekst, niż wyplułoby go AI. I tu jest problem. Ludzie się zachłysnęli AI-em i zalali internet tekstami z AI, a później mówią, bo to AI nie działa. Bo teksty z AI nie rankują, bo teksty z AI Google kosi i helpful content update i tak dalej, nie? Ale ani helpful content update, ani Google, no, nikt z nich nie kosi treści z AI. Jedno i drugie kosi po prostu gówniane teksty. I to od zawsze była prawda, nie? Czy ten copywriter tworzył tekst z AI, czy tworzył go ręcznie, jeżeli ten tekst zsiepałe, to ten tekst zsiepałe. Nie ma tu znaczenia, czy był z AI, czy nie był z AI. To taka smutna prawda w sumie. No tak, bo tak sobie myślę, że już chyba myśl mi ucieknie. Ale dziwi mnie po prostu czasami podejście niektórych copywriterów do tekstów. To znaczy, że właśnie wolą wysłać słabszy tekst, niż się posiłkować tym AI-em, bo mają jakieś swoje przekonania o tym, że to jest złe. No ale nie wiem, no to po co wybierałeś ten zawód w takim razie, tak? Skoro to jest takie drażniące. I skoro wolisz po prostu oddać coś byle jakiego. Właśnie miałem dopowiedzieć jeszcze do tej twojej wzmianki o muzyce. Ostatnio AI znalazło mi całkiem niezły film, bo wpisałem, wymień mi 20 najlepszych filmów o seryjnych zabójcach. Ja sobie wtedy z tej listy, tak, to oglądałem, tego nie oglądałem. Wchodzę sobie na filmem, zobaczyłem. Bardzo dobry film. Psychopata z 95 z Sigourney Weaver. Polecam. Ja tak książek szukam i ja tak też znalazłam dużo w ogóle ciekawych książek filozoficznych. Zawsze wydawało mi się, że filozofia jest nudna. Okazuje się, że wcale nie. Że można czytać fajne powieści pesymistyczne, które zahaczają o filozofię. No, znalazłam w ten sposób Osamu Dazajego. Tak to chyba powinnam odmienić. Osamu Dazai w każdym razie, tak to się mówi. Bardzo fajny autor, ale nie powiem o czym to jest, musisz sam sprawdzić. Nie zawiedziesz się. Ale to mi Czacik polecił. I wtedy właśnie zaczęłam doceniać jego, wiesz, to, że to jednak nie ja musiałam szukać ręcznie i przeczesywać te wszystkie teksty w SERP-ach, tylko on to zrobił za mnie, nie? To też właśnie ja na to patrzę w ten sposób, że okej, okay, mam narzędzie, które ma w swoim jakby tym mózgu internet. Przecież to jest jakby, to jest taki wynalazek, jak na przykład niektórzy marzyli o tym, żeby mieć wszystko w swojej głowie, wszystkie informacje, no to teraz dosłownie masz to w telefonie, nie? To dlaczego z tego nie korzystać? To właśnie nie rozumiem takiego podejścia, że ktoś nie chce nawet spróbować. Moje pierwsze skojarzenie, jak widziałem opór przed korzystaniem z AI, to był taki stary film, w sumie nie taki stary, Konopielka. I tam jest taka scena w tym filmie. Chyba, że chcesz obejrzeć, to nie będę spoilerował. Nie no, powiedz. Mam długą listę, niestety. Jest taka scena, gdzie oni się tam zbierają całą wioską, rządź zboże sierpami, nie serpami, żeby się nie pomyliło kogoś. Sierpami w kucki albo na kolanach i tak wiesz, kawałek po kawałku to obcinać. I pod wpływem nauczycielki z miasta główny bohater używa do tego kosy. A tradycja była taka, że zboża kosą się nie tnie. Przy tym zostańmy. Ja to sobie później sobie odgrzebię to słowo, które jest przypisane do kosy, bo to nie jest takie łatwe, wiesz, szczególnie, że pochodzę z wioski. I tam był straszny bunt tych
tych ludzi, że on chce to kosą robić, że tradycja, że kosą śmierć żniwuje, że tak nie wolno, że nie wiem, to zboże się zepsuje, żeby mu tam nie pomagać przy tym. Facet dwa razy szybciej wykosił to, co miał wykosić od innych i się przy tym nie namęczył, bo robisz to na stojąco, tylko machasz rękoma. I popatrz, co jest teraz. Teraz masz kombajn. Kombajn, który niekiedy nie potrzebuje nawet kombajnisty. I co takiego posiadacza 200 czy 1000 hektarów zboża obchodzi to, czy kosą śmierć żniwuje, czy nie. On sobie odpala taki kombajn i on sobie jeździ i musi to zboże. Postęp jest bezlitosny. Tak samo samochody. Czy twórców samochodów obchodziło to, że hodowcy koni będą mieli mniejszy popyt? Czy że zniknie zawód sprzątacza łajna? Wiesz, że był taki zawód kiedyś? Nie wiedziałam. Ale nieźle. No to przy researchu, właśnie ciekawych rzeczy człowiek się przy researchu do tekstu dowiaduje, nie? Że no, byli ludzie, prawda. była kiedyś całkiem prężna grupa zawodowa ludzi, którzy zawodowo zajmowali się zbieraniem gówna z ulic, bo konie w dorożkach jeździły i paskudziły tam, gdzie... Mówisz o ulicach, no to tak, no to faktycznie ktoś musiał to robić. Tak, ktoś to zbierał po tych koniach, przecież zwierzęciu. Nie wytłumaczysz, gdzie ma robić, nie? Jeszcze jedno pytanie z ciekawości ci zadam, bo no. pewnie miałaś tego sporo. Najtrudniejszy tekst, jaki miałaś do napisania w życiu? Jaki temat? Wiesz co, nie przypomnę sobie tytułu, ale pamiętam, czego on dotyczył. Miałam napisać artykuł... Grupą docelową byli rodzice, którzy szukali aktywności dla swoich dzieci. Wyobraź sobie, że jesteś takim rodzicem i chcesz, żeby twoje dziecko nauczyło się programowania czy czegoś. I trzeba było napisać tekst o tym, polecić im takie aktywności, które pomogą im się rozwijać w tym kierunku. I jak mówię to na głos, to brzmi bardzo błaho, ale naprawdę sporo się namęczyłam, żeby to napisać, bo wiesz, musiałam pogooglać jakby, co to oznacza, że to dziecko się tego nauczy na tym kursie. Ja nawet nie wiem, z czym to się je, nie? Więc... Ten tekst szczególnie zapadł mi w pamięć. No. No dobrze, mamy to. Mamy całą rozmowę. Jak ktoś chce do agencji startować, to już wie, z czym się mierzy, że będzie trzeba szukać na przykład informacji o kursach programowania dla dzieci. Tak jest. No i co? Ja ci życzę powodzenia w poszukiwaniach. Być może w momencie publikacji tego odcinka już będziesz miała pracę, a być może będziesz szczęśliwą freelancerką. Życzę ci, żebyś cokolwiek wybrała, że cokolwiek wybierzesz, żeby to była dobra decyzja. I ostatnie pytanie, gdzie cię można znaleźć w internecie? Kusi mnie, żeby powiedzieć, że na serwerach Rise of the Ronin, ale jeśli to ma być internet, taki jakiego używamy na co dzień, to będzie LinkedIn. LinkedIn. Wpiszę jedno i drugie, bo w sumie to jest chyba najbardziej jedna z bardziej oryginalnych pozycji, jakie się pojawiły w tym podcaście. Zazwyczaj jest strona internetowa, LinkedIn, Facebook, Instagram, to serwery Rise of the Ronin. Bierzemy. To jest. Zobacz, to fajna gierka bardzo. Jak lubisz te klimaty japońskie, to polecam. Ja mam czasu na gierki teraz. No tak. Firma się buduje. Trzeba czerpać hajs. To dzięki. Dzięki za tę rozmowę i życzę ci dobrego dnia. Dziękuję. Wzajemnie. Już wiesz, jak wygląda praca w agencji z perspektywy kogoś, kto te treści tworzy. Czy nadal chcesz w agencji pracować, czy może teraz w agencji nie chcesz? Możesz podjąć świadomą, poinformowaną decyzję. Zachęcam do śledzenia Wiktorii w mediach społecznościowych, do łapania jej na serwerach Rise of the Ronin. Dziękuję ci za to, że dotarłeś lub dotarłaś do końcówki tego odcinka. Jednocześnie prośba standardowa o suba dla YouTube'a, lajka dla Spotify'ka, to pomoże temu kanałowi rosnąć i spraszać więcej gości. A tymczasem życzę ci dobrego dnia i siema.